Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dawno niewidziana, zapomniana seria Trochu Kultury. Trochu Kultury, dzisiaj o książce Cesarz Ryszarda Kapuścińskiego, uznawana za najważniejszą książkę Kapuścińskiego, uznawana za arcydzieło reportażu i w ogóle must read. Nie czytałem wcześniej. Wiem, że za moich czasów to nie było lekturą, albo było lekturą może uzupełniającą. Natomiast wtedy jeszcze Kapuściński żył. A wiadomo, że trzeba umrzeć, żeby można było trafić do kanonu lektur. I powiem wam szczerze, że ja jakby miałem świadomość, cesarz Kapuściński, cesarz, też często o Kapuścińskim się mówi, cesarz reportażu i w ogóle, I powiem wam, że ja raczej mam sceptyczne podejście do takich rzeczy, które są, które docenia mainstream. Aczkolwiek zaczynam dochodzić do wniosku, że jeżeli mainstreamowi coś się podoba, to pewnie mi się nie będzie podobało, ale jeżeli mainstream uznaje coś za arcydzieło i za coś naprawdę genialnego, na przykład jakiś film tam na IMDb, czy jak to się tam nazywa, czy na Filmwebie, czy gdzieś ma topowe to zwykle się jednak mi podoba. I z cesarzem jest podobnie, to znaczy jakoś długo się do tego, zabierałem. Ja nigdy nie czułem potrzeby, żeby to przeczytać, inaczej. Ciekawiło mnie, co tam wszyscy się tym Kapuścińskim tak, prawda, zachwycają. Ale on już miał dla mnie troszkę taki nimb właśnie must read i takiej lektury obowiązkowej i tak wiecie jak to jest. Jak chcecie kogoś zabić popularność, to zróbcie go lekturą. Ale uważam, że jak najbardziej powinien być lekturą. Zresztą prawdopodobnie jest albo był. Nie wiem czy w liceum, czy w gimnazjum. W każdym razie ja bym go nawet do podstawówki dał, bo książka moim zdaniem jest jak najbardziej do przyswojenia dla ósmoklasistów, siódmoklasistów, myślę, że bez problemu. Jeżeli ktoś jakby boi się spoilerów, to skończmy na tym, że polecam. Polecam przeczytać. Jak widzicie, wersja papierowa nie ma w Legimi. Nie ma w Legimi. O dziwo właśnie takiej klasyki często tam właśnie nie ma. Książka z 78 roku, opowiadająca o wydarzeniach z 74, a w zasadzie nawet wcześniejszych też. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiedziałem w ogóle, czym jest ta książka, nie? Cesarz, ale co cesarz? Jak ten Kapuściński, że niby pisał reportaże, ale jak reportaże, jak już cesarzy żadnych nie ma. Potem sobie pomyślałem, jest, w Japonii jest cesarz, nie? Ale ja w ogóle nie wiedziałem, o czym to jest. O jakim cesarzu? Jakimś chińskim? Jakimś, nie wiem. Otóż jest to o cesarzu Etiopii. To Etiopia miała cesarza? Jak widać miała. Haile Selassie pierwszy. Słuchajcie, w ogóle fascynująca historia. Pytanie, z czym wam się kojarzy Etiopia? Mnie kojarzy się z głodem, z dziećmi z wydętymi brzuchami i z katastrofą humanitarną. Podejrzewam, że osobom młodszym ode mnie, które nie były epatowane tymi obrazkami w telewizji, myślę, że Etiopia może się kojarzyć z kawą. Teraz jest taka, bardzo szanowane są te wszystkie odmiany z Etiopii kawy. Dlatego, że Etiopia to jest kraj, który jest na wyżynie, bardzo wysoko położony nad poziomem morza. I teraz słuchajcie, ciekawostka. Czy wiecie, ilu mieszkańców ma Etiopia? Powiem szczerze, że się zdziwiłem. Bo co polecam? Polecam lekturę takich książek, które są w miarę współczesne, polecam czynić razem z telefonem, nie? Czyli taki, ja tak lubię, bo ja już jestem skrzywiony, nie? To znaczy ja nie potrafię tak siedzieć i prawda, powygaszać wszystko i tam skupić się na lekturze. Tylko, jest tutaj ten Haile Selassie, piszą, że był niski.
że mu tam na przykład był jakiś tam urzędnik, którym podkładał poduszkę pod stopy, jak siadał na wysokim tronie, żeby mu stopy nie dyndały. Autentyk. No to chciałem zobaczyć, jak on wyglądał. No to sobie wygooglałem. No to mówię, wygooglam sobie tą Etiopię całą, nie? No i Etiopia, słuchajcie, 109 milionów ludzi. Co ciekawe, w książce w tych latach 70., których ten tyczy, 31 milionów ludzi. 109 milionów ludzi, 12 kraj pod względem liczby ludności na świecie, ponad 1 000 000 km, czyli gdzieś tak ze 3 razy większa od Polski. I historia tak naprawdę sięgająca tysięcy lat. A w zasadzie nic nie wiem o Etiopii. No poza tym, że tam kawa z Etiopii i te dzieci tam umierają z wydętymi brzuchami, to nic. Zero. Aczkolwiek może nie tak zero, bo wiem, że w cywilkę ostatnio grałem, znaczy ostatnio, z pół roku temu, jak pojawiła się cywilizacja Etiopii, grałem Menelikiem II. Otóż Menelik II, autentyk tak się nazywał, cesarz, był właśnie przed tym Haile Selassie. W ogóle Haile Selassie to mi się kojarzy Haile Gebreselassie. Haile Gebreselassie to jakiś biegacz chyba, maratończyk, czy jakiś taki długodystansowy, nie? No nieważne. No i słuchajcie, więc zdziwienie. Wygooglałem sobie dalej tego Haile Selassie. Co się okazuje? Okazuje się, że gość w ogóle jest mega ciekawą postacią w popkulturze. Dlatego, że słuchajcie, na Jamajce nie ma tego, o tym w ogóle nie ma w cesarzu, także dlatego mówię, że polecam czytanie i wspomaganie się na przykład telefonem i Wikipedią i podobnymi historiami, żeby zobaczyć, jak wyglądał, żeby zobaczyć ten kraj, żeby zobaczyć troszkę może, co tam ten Menelik II, dlaczego tego Menelika wybrali na władcę Etiopii. No i więc wygooglałem sobie, że ten Haile Selassie był uważany przez Rastafari, czyli tych tam z Jamajki, wiecie, jaranie zioła, peace man i w ogóle, wiesz, bracie, zajaraj zioło, nie, i ten Bob Marley, nie, te czerwono, żółto, zielone kolory, a właściwie zielono, żółto, czerwone kolory, nie, i on był przez nich uznawany za Mesjasza, za Jezusa, wcielenie Jezusa. W ogóle w samej Etiopii funkcjonuje kościół ortodoksyjny etiopski, który jest tak, jest chrześcijańskim odłamem, ale jest takim kościołem narodowym, trochę podobnym do kościoła koptyjskiego w Egipcie, ale w samej Etiopii to on stanowi ponad chyba 50%, grubo ponad 50% chyba stanowią ten kościół etiopski. W ogóle no, ciekawa historia w ogóle wszystko, nie? I słuchajcie, ci Rastafarianie na Jamajce, oni sobie wymyślili, że Haile Selassie to jest prawda Mesjasz, Etiopia to jest w ogóle ziemia obiecana i oni wszyscy myślą, czy myśleli, że tam będzie po prostu, stamtąd wyjdzie, będzie pokój, wszyscy będą jarać zioło i kurwa, no niesamowita w ogóle historia. W ogóle tego nie wiedziałem o Rastafari. Ciekawostka, nie rastafarianizm. Bo jak mawiają Rastafari, czy Rastafarianie, no ism and no schizm. Czyli bez izmów i bez schizmy. Bez izmów, czyli że oni uznają, że wszystkie izmy, komunizm, faszyzm, kapitalizm i tak dalej, to tylko prowadzą do nieszczęścia. Więc oni uznają, że Rastafari nie może być Rastafarianizm, tylko Rastafari. Ale to tylko taka mała dygresja, która wynika z tego właśnie googlania komórki. Wróćmy do cesarza. Wróćmy do cesarza. Otóż opowiada to historię tego Haile Selassie, od którego w ogóle Rastafari się wzięło, bo on miał taki przydomek zanim został tym cesarzem. No więc Rastafari się wywodzi od Ras. Ras to jest tytuł, dosłownie głowa, tytuł arystokratyczny w cesarskiej Etiopii i był kojarzony z Rasem,
Tafarim Makonnenem, który po koronacji przyjął imię Haile Selassie I, czyli ten, o którym jest ta książka. No i tutaj w sumie akurat o tym nic nie ma, ale nie o tym, wróćmy do cesarza. Więc ja tę książkę kupiłem trochę na takiej zasadzie, że no wszyscy tak polecają, a brakowało mi do darmowej przesyłki, a to jest najlepszy gun na ten. Mówię, dobiorę coś, nie? No i dobrałem sobie właśnie tego Kapuścińskiego. Jeszcze oprócz tego kupiłem Szachin Szacha i Imperium. Książka jest krótka, 165 stron, może 7. Także przeczytałem ją, powiedzmy, w 2 dni, czy w jeden, mniej niż 24 godziny, czy około 24 godziny. Oczywiście nie czytałem cały czas. I polecam. Polecam, bo książka, co jest ciekawe, to jest reportaż, nie? No i tam w ogóle klasyka reportażu. No nie jest taki do końca reportaż. Znaczy jest reportaż, bo mówi o prawdziwych wydarzeniach, ale on nie opisuje rzeczy, które widział, tylko które mu opowiedzieli, jak to powiedzieć, poddani może, przyboczni, dwór tego Haile Selassie, ludzie, którzy byli blisko tego cesarza, opowiadali mu, jak to było. I tutaj są pewne, jak to powiedzieć, no powiedzmy, że zarzuty wobec Kapuścińskiego, że on to dosyć mocno literacko obudował i to jest prawda, moim zdaniem. Znaczy, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że tak. To znaczy, widać, że tu jest, że on tutaj sporo od siebie wniósł, ale co jest fascynujące, książka jest z 78 podobno, czyli rok przed moimi urodzinami w ogóle, ona się praktycznie w ogóle nie zestarzała. 40 parę lat, ale wydarzenia, o których opisuję, no to są 50 lat wcześniej. To wszystko jest niesamowicie aktualne. Wręcz powiedziałbym, że coraz bardziej w polskiej rzeczywistości. Na przykład przeczytam wam taki fragment. Cesarz rozpoczynał dzień od słuchania donosów. Noc jest niebezpieczną porą spiskowania i Haile Selassie wiedział, że to, co się dzieje w nocy, jest ważniejsze od tego, co się dzieje w dzień. W dzień miał wszystkich na oku, a w nocy było to niemożliwe. Z tego też powodu przykładał do rannych donosów wielkie znaczenie. Tu chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Czcigodny pan nie miał w zwyczaju czytania. Dla niego nie istniało słowo pisane i drukowane. Wszystko trzeba było mu referować ustnie. Pan nasz nie miał szkół. Jego jedynym nauczycielem, to tylko w dzieciństwie, był francuski jezuita Monsignore Jérôme, późniejszy biskup Hararu i przyjaciel poety Artura Rimbaud. Duchowny ten nie zdążył wpoić cesarzowi nawyku czytania, co zresztą było tym trudniejsze, że Haile Selassie już od lat chłopięcych zajmował odpowiednie stanowiska kierownicze i nie miał czasu na systematyczne lektury. Ale wydaje mi się, że chodziło nie tylko o brak czasu i nawyku. Zwyczaj ustnego referowania miał tę zaletę, że w razie potrzeby cesarz mógł oświadczyć, iż dostajnik taki doniósł mu zupełnie co innego, niż miało to miejsce w rzeczywistości, a ten nie mógł bronić się, nie mając żadnego dowodu na piśmie. Tak więc cesarz odbierał od swoich podwładnych nie to, co mu oni mu mówili, ale to, co jego zdaniem powinno być powiedziane. Czcigodny pan miał swoją koncepcję i do niej dopasowywał wszystkie sygnały dochodzące z otoczenia. Podobnie było z pisaniem, bo monarcha nasz nie tylko nie korzystał z umiejętności czytania, ale także nic nie pisał i niczego własnoręcznie nie podpisywał. Choć rządził przez pół wieku, nawet najbliżsi nie wiedzą, jak wyglądał jego podpis. W godzinach urzędowania przy cesarzu obecny był zawsze minister pióra, który notował wszystkie jego rozkazy i polecenia. Wyjaśnię tu, że w czasie roboczych audiencji dostojny pan mówił bardzo cicho, ledwie tylko poruszając wargami. Minister pióra, stojąc o pół kroku od tronu, zmuszony był przybliżać ucho do ust imperialnych, aby usłyszeć i zanotować decyzję cesarza. W dodatku słowa cesarza były z reguły niejasne i dwuznaczne, zwłaszcza wówczas, gdy nie chciał zająć wyraźnego stanowiska, sytuacja wymagała, aby dał swoją opinię. Można było podziwiać zręczność monarchy. Zapytany przez dostojnika o decyzję imperialną nie odpowiadał wprost, ale odzywał się głosem tak cichym, że docierał tylko do przysuniętego blisko jak mikrofon ucha ministra pióra. Notował on skąpe i mgliste pomruki władcy. Reszta była już tylko kwestią interpretacji, a ta była sprawą ministra, który nadawał decyzji formę pisemną i przekazywał ją niżej.
No i tam opisują o tym, jak to wszyscy chcieli być przez niego zauważeni. Ważne było to, kto może przyjść i powiedzieć coś, czyli ma dostęp do ucha cesarza. Słuchajcie, no, czyta się ten pierwszą część, czyli tu są trzy części, jest tron, idzie i rozpad. Słuchajcie, tron czyta się normalnie, mówię, kurwa, Kaczyński. Normalnie Kaczyński. I powiem wam, że co jest, mówię, zaskakujące. Opowiada to o kraju w Afryce, Etiopia, który no, nie jest jakoś dla nas, znaczy to jest też coś, co ja często powtarzam, nie? Że my się często oburzamy, że o, ci Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Polska jest. Polska! A ty co wiesz o Etiopii? Że kawa jest z Etiopii? Że dzieci umierają z głodu, czy umierały? Nie wiesz dużo więcej. Czytam dalej tam, że pojechał do Erytrei. Ja mówię, kurwa, ale przecież Erytrea to jest osobny kraj. No to googlam. No tak, od 93 dopiero. 1993. Wcześniej była prowincją wcieloną do Etiopii. Co notabene rodziło dużo problemów, bo ta Etiopia, jak powiedziałem, była ortodoksyjnie, znaczy kościół chrześcijański, ortodoksyjny, etiopski, a Erytrea głównie muzułmańska. Więc uważam, że taka lektura połączona z googlaniem sobie różnych rzeczy jak najbardziej wartościowa i dziś wiem dużo więcej o Etiopii niż wiedziałem. Notabene flaga Etiopii. Dzisiaj tam jest taka niebieska gwiazda pięcioramienna, natomiast wcześniej był ten lew. Lew Judy, taki z koroną. Ten, co właśnie ci wszyscy reggae mają na tych flagach. No, no, byłem w szoku, byłem w szoku. Znaczy, no nie, nie wiedziałem tego, nie wiedziałem tego. I powiem wam, że skłania do myślenia, pokazuje, jak to jest. W ogóle ta cała postać tego cesarza się wyłania się tak. To ludzki pan był, tak? Ludzki pan, tak se myślisz. Bo to opowiadają ci, którzy byli blisko przy nim, czyli jakby pozytywnie tego nastawieni, dopiero jakby na sam koniec. Znaczy wiadomo, że to się źle skończy, tak? No bo już jakby z tyłu jest napisane, że to jest o upadku tego cesarza. Trochę tak sobie myślisz, no kurka, co on miał kurwa zrobić, biedny? Ale tutaj jest akurat fragment ryjący banie, napisany przez osobiście już Kapuścińskiego, bo tak, są fragmenty podpisane tylko inicjałami, podobno ze względu na to, żeby chronić ich tożsamość i przed prześladowaniami jakimiś. Tych informatorów, czy tych, którzy opisują tutaj tę historię, a to, co jest kursywą, to są dopiski jakby Kapuścińskiego, czyli tutaj można powiedzieć, chociaż też one nie są do końca reportażowe, bo on opisuje na przykład rzeczy, przy których jakby wcale nie był, nie? Takiego reportażu to tutaj najwięcej jest z tego, jak był na jakiejś tam uczcie, gdzie była uczta dla jakichś tam zagranicznych delegacji, on tam był jako dziennikarz. No i zobaczył historię, gdzie po prostu z tej uczty zabierają te resztki i gdy tam długim szpalerem służby trafiają one do jakiejś tam biedoty, która się tym żywi, nie? Więc nie jest to taki sensus, taki reportaż sensu stricto. Natomiast no, też nie można powiedzieć, że to nie jest reportaż, skoro wszyscy mówią, że to jest na arcydzieło reportażu. Nie? Więc to pokazuje też, jak to jest niejednoznaczne. To jest Szczygieł, dużo się na ten, Mariusz Szczygieł na ten temat wypowiadał, nie? Na ile reportaż jest przetworzony przez reportera, nie? No, no musi być, nie? Przechodzi przez jego ten. No nie wszystko jest tylko, to nie jest dokument. Reportaż nie jest dokumentem. No, ale wracając, niesamowicie ryje banie
fragment już pod sam koniec, gdzie magiczność tego myślenia polega na tym, że osobę najwyższą obdarza się często nieświadomie, cechami boskości. Najwyższy jest najlepszy, jest mądry i szlachetny, jest nieskalany i dobrotliwy. To tylko dygnitarze są źli, oni są sprawdzami wszelkiej biedy. Ba, gdyby najwyższy wiedział, co ludzie wyprawiają, natychmiast naprawiłby zło, od którego od razu życie stałoby się lepsze. Niestety ci przebiegli nikczemnicy wszystko tają przed swoim panem i dlatego wszędzie jest tyle okropności, dlatego życie jest tak trudne do zniesienia, tak niskie i nieszczęsne. Magiczność tego myślenia polega na tym, że w rzeczywistości w systemie jedynowładczym właśnie ten najwyższy jest pierwszą przyczyną sprawczą wszystkiego, co się dzieje. On doskonale o wszystkim wie, a nawet jeśli czegoś nie wie, to tylko dlatego, że wiedzieć nie chce, że jest mu to niewygodne. Nie było żadnego przypadku w tym, że otoczenie cesarza składało się w większości z ludzi podłych i płaskich. Podłość i płaskość była warunkiem nobilitacji. Według tego kryterium monarcha dobierał swoich faworytów. Za to ich nagradzał. Darzył przywilejami. Ani jeden krok nie został w pałacu uczyniony, ani jedno słowo nie było wypowiedziane bez jego wiedzy i zgody. Wszyscy mówili jego głosem, nawet jeżeli mówili rzeczy różne, by on sam mówił rzeczy różne. No i powiem wam, że to jest bolesna konstatacja, chociażby w kontekście Jana Pawła II. I tego, że prawda... w sprawie pedofilii wśród duchownych otaczali go tacy, którzy go odcinali od informacji, nie? Smutna refleksja. Także książkę bardzo, bardzo polecam. Broni się w 100%. W ogóle nie miałem wrażenia jakiejś nieaktualności. W ogóle nie miałem wrażenia też, że ona opowiada o czymś, co mnie nie interesuje, dlatego że jest to de facto, gdzieś w jednej z jakichś tam recenzji mi mignęło, że jest to taki trochę moralitet. On po prostu opisuje ogólnie, na przykładzie, na konkretnym przykładzie konkretnego, prawda, autokraty i środowiska, które wokół niego jakby funkcjonuje, opisuje, jak to wszystko działa. Można to przełożyć na, podobno jak książka wyszła, to ją wielu w Polsce odnosiło w PRL-u do Gierka, postać właśnie tego cesarza. No ale tak jak powiedziałem, można ją odnieść do prezesa, można ją odnieść do papieża, można ją odnieść do bardzo, bardzo, pewnie można odnieść do jakiegoś prezesa, dyrektora, kierownika w jakiejś tam korporacji. To też pokazuje, że, bo naprawdę no, można tu pomyśleć, no, znaczy tam potem na koniec są mu wyciągane tam, że tu, prawda, pieniądze dostawali, czy dostawali pomoc jakąś tam na tych głodujących, wszystko sobie tam zagarniali, tak, że gdzieś tam mają na jakichś kontach po miliardy, czy tam miliony, setki milionów dolarów i tak dalej, kraj głodował w tym czasie. Więc są jakby takie twarde rzeczy, ale widać, że on nie był jakimś krwawym despotą, tak, jakimś Stalinem, czy kimś takim. Można odnieść wrażenie, że był takim dobrotliwym, no, trochę chyba właśnie nie kontrolującym tego wszystkiego, nie panującym nad tym, a może właśnie chcącym, tak? Znaczy, bardzo ciekawa też psychologicznie jest ta książka, opowieść o tym właśnie człowieku. Który notabene tamtym cesarzem nie został dlatego, że był synem cesarza, tylko właśnie tam też był jakiś przewał, dlatego, że on nie był pierwszy w kolejce do tronu, a jednak został. Miał też jakieś sukcesy na koncie, no bo na przykład obronił, czy z pomocą Brytyjczyków odbił z rąk włoskich w czasie II wojny światowej właśnie Etiopię, czy wcześniej zwaną Abisynią, Wyżyna Abisyńska zresztą. I tak naprawdę no na pewno należy go ocenić negatywnie, natomiast też ta książka nie jest o tym, żeby kogoś oceniać.
ona pokazuje pewne rzeczy, pokazuje mechanizmy, pokazuje, jak to się wszystko dzieje. Fantastycznie pokazane mechanizmy, dlaczego dochodzi do buntu. Znaczy, tutaj jest taka... Alvina Tofflera cytat. Cesarz to koszmar, który śni się sprawującym władzę, gdy są osamotnieni. To mrożąca krew w żyłach i błyskotliwa opowieść, precyzyjnie napisana, zarówno wytworna stylistycznie, jak i politycznie przenikliwa. Zwarta, ale i pełna aforyzmów. Doskonały sposób odtwarzająca rozkład władzy. Więc nie wiem, czy nadal cesarz jest lekturą. Nie zdziwiłbym się, gdyby w czasach dobrej zmiany z listy lektur zniknął. Natomiast powiem wam, że tak sobie o tym myślę, to mi kurwa żal tego Kaczyńskiego. Bo on skończy podobnie. Skończy podobnie. Także bardzo, bardzo polecam. I polecam, znaczy polecam, u mnie działa czytanie książki z komórką w pobliżu, ale nie po to, żeby sprawdzać, czy jakieś powiadomienie nie przyszło, ale właśnie, żeby sobie doszukać, sprawdzić, zweryfikować. I w ogóle uważam, że taki sposób... Taki sposób nauki bym, kurka, szanował, nie? Gdyby to było tak, że słuchajcie, dzisiaj przerabiamy tego cesarza, przeczytajcie, ktoś tam niech zrobi, prawda, fragment o tych Rastafari, bo to ciekawe, takie nawiązanie do czegoś, co może w ogóle dla takiej młodzieży ten być ciekawe, no ale nie, marihuana, nie, to już narkotyki. Lepiej nie. Trochę nawiązanie do tego, jak ta Etiopia, jak to jest tam w tej Afryce, tak, jaki to kraj, dlaczego ta kawa. Różne rzeczy, no. Po co? Ogólnie, żeby troszkę wiedzieć o świecie. I mam wrażenie, że dzisiaj z tym właśnie całym... z tą potęgą informacji na wyciągnięcie ręki, taki sposób nauki byłby mocno wskazany. No i cóż, polecam, po prostu polecam. Mam nadzieję, że jeśli nie jest, to będzie lekturą, chociażby zamiast w pustyni i w puszczy. Chociaż tak się nad tym w pustyni i w puszczy zastanawiałem, mówię... Ja bym to w pustyni i w puszczy zostawił, ale nie całe, bo to jest w ogóle nudna książka. Natomiast fragmenty na pewno i też pokazać tymi fragmentami, jak prawda, tę Afrykę postrzegano z XIX-wiecznej Polski. Nie? Jak taki Sienkiewicz postrzegał. Ale to już temat na zupełnie inną historię. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.